Ibn ar sich hen kaphari kenda, shohofin eman. Generalnie jak się z kimś rozmawia, to dobrze gadać w języku, który jest zrozumiały, prawda, dla tej osoby. Bo inaczej trudno się jest porozumieć i trudno jest coś od tej osoby uzyskać. Nawet jeśli prośba jest szczera, prawdziwa i chodzi o coś bardzo dobrego. Czy ty modlisz się, czy mówisz do Pana Boga w języku, który On rozumie? Czy to, co mówisz do Pana Boga w swojej modlitwie, bo zakładamy, że każdy z nas się modli, prawda? Przynajmniej od czasu do czasu, więc czy to, co mówisz do Pana Boga, jest dla Niego zrozumiałe? I nie pytam o to, czy Pan Bóg zna język polski, bo nie tylko język polski, ale każdy inny język Pan Bóg zna doskonale. Ale czy to, co mówisz do Pana Boga, jest dla Niego zrozumiałe, czy do Niego dociera? Co to znaczy? Czy jest możliwe, żeby nasza modlitwa nie dotarła do Pana Boga, żeby jej nie zrozumiał? Obawiam się, że tak. I być może tutaj jest klucz do odkrycia powodu, dla którego wydaje nam się, że jesteśmy niewysłuchiwani, że Pan Bóg nie odpowiada, że Pan Bóg nie daje nam dobra, które dać powinien, bo cierpimy. Może dlatego, że mówimy w sposób dla Niego niezrozumiały. No dobrze, ale co to znaczy modlić się tak, żeby Pan Bóg zrozumiał? Jaki to jest język? Może łacina? Albo hebrajski na przykład? Pan Bóg tylko hebrajski rozumie? Nie no, to byłby koszmar, bo musielibyśmy rąbać hebrajski i nauczyć się go porządnie, żeby Pan Bóg nas zrozumiał i wysłuchał. Ale to nie w tym rzecz. Za chwilę będziemy świadkami chrztu dwóch chłopców. Jest tutaj także wielu rodziców, małych dzieci, starszych, już zupełnie takich starych koni także. I nie będąc zupełnie ekspertem w sprawach dzieci, ale coś tam o uszy mi się obiło. Kiedy dziecko jest zupełnie malutkie i prosi o coś rodziców, powiedzcie szczerze, jeśli dziecko mówi nie, to skąd wiecie, o co mu chodzi? Czy to znaczyło, przepraszam, czy będzie grill w tym tygodniu? Albo czy wujek Stasiu przywiezie prezent w przyszłym miesiącu? Podejrzewam, że wy jako rodzice, czy powiedzmy rodzeństwo, nie do końca rozumiecie, co dziecko tam gaworzy, ale wiecie, co jest dla niego dobre w tym momencie. Że na przykład jest głodne, albo że boli brzuch, albo że trzeba wymienić pewien eksponat, który dziecku się zakłada. Zatem wy jako rodzice nie rozumiecie tego, co mówi dziecko, ale rozumiecie sytuację. Znacie doskonale potrzeby waszych dzieci. Nawet jeśli jest to wasze pierwsze dziecko i macie na przykład lat 20, a więc doświadczenie niewielkie, to jednak sytuacja uczy was, co jest dla dziecka ważne. Zatem dobra modlitwa, modlitwa, którą zrozumie Pan Bóg, to nie jest modlitwa specjalnie wyszukana. Nie chodzi o słowa, nie chodzi o jakość tego, co mówimy, ale chodzi o przede wszystkim jakość naszego serca. Czy ty modlisz się jako dziecko? Czy wołasz do Boga, który jest twoim ojcem, a przez to wie, czego ci potrzeba i rozumie doskonale twoją sytuację, w której dzisiaj jesteś? Jeśli rozpoczynamy naszą modlitwę, czy to będzie pacierz poranny, wieczorny, czy to będzie Eucharystia, czy różaniec, czy cokolwiek innego, jeśli rozpoczynasz swoją modlitwę nie z pozycji dziecka, to istnieje niebezpieczeństwo, że twoje słowa rozminą się z uchem Pana Boga. Nie dlatego, że On nie jest dobry, ale dlatego, że modlisz się do kogoś, kim On nie jest. On jest twoim ojcem. I jeśli nie stajesz wobec Niego w ten sposób, to może tu być pewien kłopot. Spójrzmy na to jeszcze z innej strony. Jakość naszej modlitwy, albo to, czy jest ona wysłuchana, nie zależy od ciebie, ale od Pana Boga. To znaczy, Bóg, będąc dobrym, będąc twoim ojcem, zawsze daje ci to, czego potrzebujesz. Tylko, że my w to nie wierzymy. Bo zobaczcie sami, sprawdźcie wasze serca, jak często
rozważacie to, kim jest Pan Bóg. Jak często zastanawiacie się, że jest Ojcem, a tym samym ja jestem Jego dzieckiem. Jak często spoglądacie na tę relację, która, jeśli jest naprawdę rozważana, to da naszym sercom pokój. To umocni nas, nawet jeśli okoliczności będą trudne. Nawet jeśli nasze życie nie będzie łatwe, a łatwe nie jest. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z was powiedział teraz, moje życie jest proste, łatwe. No ja żyję jak w bajce. Nie sądzę. Nie byłoby tu pewnie ani jednej osoby. Zatem nawet jeśli okoliczności naszego życia są trudne, ale my rozważamy to, kim jest Pan Bóg, wszystko widzimy w innym świetle. I zupełnie inaczej wygląda wtedy nasza modlitwa. Ona nie jest załatwianiem naszych spraw u Pana Boga i nie jest informowaniem Go o tym, czego nam potrzeba. Bo to wszystko On wie wcześniej, zanim Go poprosimy. Zanim sami odczujemy potrzebę, Pan Bóg ją zna. Pierwsze czytanie dzisiaj pokazuje nam bardzo zaskakującą rzecz. To jest ten moment, kiedy Abraham modli się, rozmawia z Panem Bogiem o Sodomie, o mieście, które Pan Bóg chce zniszczyć z powodu ogromu grzechu, który tam się dzieje. I nie mam na myśli, mówiąc, że to jest zaskakujący fragment, nie mam na myśli tego, że Abraham w kółko Macieju powtarza, a gdyby było 45, a gdyby było 40 sprawiedliwych, to czy też zniszczysz to miasto, a gdyby było 30, 25, 10? I nie mam też na myśli cierpliwości Pana Boga, który ciągle wysłuchuje tego trajkotania Abrahama i mówi, no dobrze, nie zniszczę, jeśli będzie tylu, okej? Nie zniszczę, jeśli będzie tylu. Tym, co mnie zaskakuje w tym czytaniu, jest coś innego. To jest początek. Zobaczcie, czytamy, że Bóg mówi do Abrahama, głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. I teraz, jeśli przyłożyć to do naszego życia, to każdy twój grzech, a to niecierpliwość wobec kogoś bliskiego, a to zbyt ostre, niepotrzebne słowa, które głęboko ranią osobę, która cię przecież kocha, a więc jej serce jest dla ciebie otwarte i nie broni się przed tobą. A to brak czasu dla Pana Boga, albo byle jakość naszych modlitw, albo takie przedstawianie sytuacji, sprawy, żeby wyszło na moje, więc tych grzechów codziennych troszkę by się uzbierało, prawda? I teraz pomyślcie, że każdy nasz grzech jest wołaniem do Pana Boga przeciwko nam. Każdy twój grzech jest krzykiem, oskarżaniem ciebie w oczach Pana Boga, domagającym się dla ciebie kary. I nasza modlitwa, do której jesteśmy wzywani, może być przeciw głosem, że tak powiem. Czyli może być inną wersją tego wydarzenia. Bo grzech, który popełniasz, jest złem i on domaga się kary. I jeśli ty nie wołasz do Pana Boga, nie spędzasz z Nim czasu, nie rozmawiasz z Nim i nie prosisz Go o łaskę, o przebaczenie, no bo jesteś zbyt zajęty, zbyt zmęczony, bo wiadomo, że są inne sprawy i tak dalej, to tym głosem, który regularnie, jak czytamy w Apokalipsie, dzień i noc ten głos woła przeciwko tobie do Pana Boga, on być może jest jedyną wersją opisującą twoje życie. Więc w twoich rękach jest to, czy chcesz otrzymać od Boga miłosierdzie, czy nie. Czy chcesz otrzymać przebaczenie, czy nie. Kiedy Pan Jezus uczy swoich uczniów, jak mają się modlić, to zobaczcie, że pierwszym słowem, jakie nakazuje wypowiedzieć, jest Ojcze. To jest przypomnienie sobie, ustawienie relacji. Kiedy twoje dziecko płacze, bo jest głodne na przykład, no to przecież nie przyjdzie sąsiad i nie powie, przepraszam, panie Stefku, co to dziecko tak płacze? Może trzeba dać mu mleka. Raczej to rodzice się zainteresują, ewentualnie rodzeństwo, jeśli tam rodzice są w pracy, ale ktoś najbliższy jest zainteresowany potrzebami kogoś z rodziny. I dokładnie jest tak samo z Panem Bogiem. I to wezwanie Ojcze, to wołanie Ojcze ma przypomnieć nie Panu Bogu, że jesteś Jego dzieckiem, ale Tobie ma przypomnieć, że jesteś dzieckiem. I kiedy rozpoczynasz modlitwę, nie waż się jej rozpocząć bez ufania, że wszystko od Niego otrzymasz. Naprawdę możemy w to wierzyć.
naprawdę możemy ufać, że Pan Bóg będzie rozwiązywał nasze sprawy, nasze problemy, ale nie według tego, jak my sobie wszystko ustalimy, tylko tak, jak jest dobre w Jego oczach dla nas. Dokładnie tak samo jak z waszymi dziećmi, które nie dostają od was tego, o co zawsze proszą, ale to, co wy uznacie za dobre dla nich. I zwykle to jest lepsze niż to, co samo dziecko sobie wymyśli. Więc kiedy zaczynamy modlitwę, mówimy: Ojcze, to znaczy wierzę, że jesteś, wierzę, że mnie nie zostawisz, wierzę, że rozwiążesz sytuację, z którą się do ciebie zwracam. I jeszcze jedna rzecz. Jezus wyraźnie mówi: proście o chleb powszedni. Mówcie: Ojcze, daj nam tego chleba, którego potrzebujemy na każdy dzień. Znowu, to nie jest informacja do Pana Boga, bo to On stworzył nasze brzuchy, więc wie, że jesteśmy głodni od czasu do czasu i musimy te nasze brzuchy nakarmić. Więc tu nie chodzi o to, żeby Pana Boga poinformować. Chodzi o coś więcej, o odkrycie, że my jesteśmy od Pana Boga zależni. I tę zależność nazywamy relacją, która przemienia się z czasem w bliskość, w zaufanie, w rozumienie, że tak naprawdę to On się troszczy. Jeden bochenek chleba, o tyle prosimy, daj nam chleba powszedniego na każdy dzień. Ale nie chodzi wcale o ten chleb, który widzimy i mamy na talerzu. Chodzi znowu o coś więcej. Chodzi o to, żeby nauczyć się widzieć w tym, co otrzymujemy. Nawet jeśli wydaje nam się to trudne, bolesne, niezrozumiałe. Dar od Pana Boga, który będzie nasycał nasze serce i przemieniał nasze życie. Chodzi o to, żebyśmy odkrywali hojność Pana Boga nie tylko dzisiaj czy jutro, ale przede wszystkim wczoraj. Żebyśmy uczciwie patrzyli na swoje życie i widzieli, jak wiele od Niego otrzymujemy. Lubię modlić się do Pana Boga w ten sposób właśnie, szczególnie kiedy jestem na adoracji i mówię: kurczę, to tyle czasu minęło, już 50 lat jestem z Tobą, Panie Boże. Ile darów, ile łask przez ten czas mi dałeś. Jak wielką cierpliwość okazałeś i jak wielu z darów, które dostałem, jeszcze nie zauważyłem, za ile jeszcze nie podziękowałem, i w tym też widzę Twoją cierpliwość, Twoją hojność, to, że nie nudzisz się, nie męczysz się mną. Więc takie odkrywanie łask, które otrzymaliśmy wczoraj, pozwoli nam widzieć łaski, które Pan Bóg przygotował nam na jutro, a przede wszystkim te, które daje dzisiaj. I jeśli byśmy cofnęli się w Ewangelii, dzisiaj jesteśmy w 11 rozdziale Łukasza, jeśli wrócimy dwa rozdziały wcześniej do 9, tam mamy opis pierwszego rozmnożenia chleba, kiedy Jezus 5 bochenków rozmnożył dla 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, czyli spokojnie możemy te 5000 pomnożyć przez 3 przynajmniej. Więc mamy całą rzeszę ludzi nakarmionych 5 chlebami. Kiedy modlimy się: Ojcze, daj nam chleba powszedniego, to trochę tak, jakbyśmy mówili: Ojcze, naucz mnie widzieć w 5 bochenkach chleba pokarm dla 5000. Naucz mnie widzieć w tym, co dostaję od Ciebie, coś, co rozwiązuje moje problemy, coś, co prowadzi mnie do Ciebie. Naucz mnie wreszcie nie bać się tego, co mnie dotyka na co dzień. Naucz mnie wreszcie widzieć w doświadczeniach, w trudnościach Twoją rękę, która przeprowadza mnie przez to wszystko i daje mi tę sytuację po to, żebym wzrastał, żebym uczył się Ciebie. Naucz mnie widzieć w 5 bochenkach pokarm dla 5000. To jest niemożliwe, żeby zrozumieć to bez łaski, bo 5 bochenków nigdy nie nakarmi 5000. Ale kiedy nasze serce zostaje przemienione, oświecone, kiedy ufa, kim jest Bóg, że jest Ojcem, wtedy trochę inaczej zaczynamy patrzeć na to wszystko, co się z nami dzieje, co nas otacza. Niech Pan obdarzy was pokojem.